wideoblogu, niedzielne popołudnie, co dzisiaj. A na początku chciałbym Wam podziękować za dobre słowo odnośnie tej wersji komunikowania się z Wami. Myślę, że akurat jesteśmy pierwszą miejscowością w gminie, powiecie, która umożliwia komunikację sołectwa z mieszkańcami w taki sposób i akurat za te słowa bardzo Wam dziękuję. Co dzisiaj? No dzisiaj podsumowanie tygodnia, co się stało. No oczywiście zakończyliśmy drugi etap pracy przy sklepie w Godziszowie. Tu oczywiście już wcześniej dziękowałem osobom i dziękuję jeszcze raz. Natomiast akurat z tego miejsca chciałbym podziękować, dlatego że do Godziszowa wrócił charakter pracy społecznej, czyli spotykamy się, pracujemy. Robimy to rzeczy oczywiście dla siebie, dla mieszkańców. Trudno by to inaczej ocenić. Druga rzecz, no dzisiaj udało się zakończyć remont pokoju socjalnego dla koła gospodyń. Oczywiście, żeby nie było wstydu, jak przyjmujemy gości spoza gminy, czy to z gminy, w jakich warunkach my musimy egzystować. Akurat ten pokój został wyremontowany. Myślę, że w najbliższym czasie postaramy się, żeby i toalety zostały wyremontowane, ale to spokojnie, mamy na to czas. Co jeszcze? A, no właśnie, chciałem się pochwalić. Tu dziękuję panu burmistrzowi. Artykuł następny może ukaże się w poniedziałek, we wtorek, ponieważ w piątek wieczorem otrzymałem pismo od pana burmistrza. No, oczywiście ze zgodami. Trudno by było inaczej wnioskować, ale dziękuję za to. No i co? I tutaj akurat pierwsza inwestycja, która jest jedną z największych na ten rok, to jest rekultywacja terenu przy remizie. Ten teren zostanie całkowicie zrekultywowany. Znaczy, no efekty zobaczycie, bo akurat na tym etapie nie mogę więcej powiedzieć, ponieważ no, my musimy teraz ustalić, w jaki sposób to wykonać. No i druga, mniejsza, ale też dotycząca naszej strategii na 2015, to jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Tutaj akurat otrzymaliśmy zgodę w zakresie wyczyszczenia pasa drogi z drzew, krzewów. I to będziemy działać. Mam nadzieję, że do końca marca nam się uda ten teren, a to jest teren, no przepraszam, nie powiedziałem, to jest droga gminna w stronę stacji PKP od bloków. To jest taki odcinek przy lesie, który jest mocno zarośnięty, zresztą, no, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziecie widzieć. Co jeszcze? Ach, tutaj ostatnio odbyły się spotkania z prezesem spółdzielni Godzieszów. Tutaj akurat efekty rozmów także poznacie w następnym tygodniu, ponieważ no, tutaj akurat są pewne rzeczy, które ustalamy. Mam nadzieję, że te efekty naszych rozmów także zobaczycie. A i ostatnie wielkie wydarzenie w tym tygodniu, znaczy 6 marca, godzina 18 na sali gimnastycznej. Sołtys zaprasza wszystkie panie z Godzieszowa. Oczywiście dochodzą do mnie głosy, że kogoś pominąłem, komuś nie dałem zaproszenia. Oczywiście mogło się tak zdarzyć, za to przepraszam, no, jestem człowiekiem zakręconym i mogłem pominąć, natomiast nie zrobiłem tego specjalnie, więc jeszcze raz mówię, zapraszam wszystkie panie z Godzieszowa na bezpłatne szkolenie z zakresu makijażu. Ono odbędzie się w piątek, 6 marca, godzina 18. Nie musicie mieć żadnego zaproszenia, ponieważ znam wszystkie panie z Godziszowa, także nie będzie problemu. Oczywiście będą też zaproszone inne panie, ale akurat na moją prośbę, bo chciałbym, żeby inni uczyli się od nas, ponieważ jest to pierwsze szkolenie takie w gminie i myślę, że to jest pierwsze takie szkolenie i w ogóle w powiecie. Więc warto dzielić się wrażeniami i sukcesem, który mam nadzieję no, przyczyni się do tego, że wiele rzeczy wydarzy się w przyszłości. Także następny tydzień od poniedziałku do piątku będzie dosyć pracowity. Postaram się oczywiście o wszystkich rzeczach Was informować, także słuchajcie, czytajcie i oczywiście dziękuję za wejścia, komentarze, jakie by nie były, ważne, że są, ponieważ my na podstawie tych informacji budujemy kolejne etapy planu na 2015. Oczywiście tą strategię realizujemy, ona idzie zgodnie z planem. No i się dzieje. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, do następnego.